Cześć, siemano wam wszystkim. Ludzie, z tej strony jest Heezer, zapraszam was na pierwszy odcinek z gry Lies of P. Jakoś tak. Powiem tak, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Soulsów, ani Elder Ringa, czy czegoś takiego. Ale ta gra ma coś w sobie, co czyni, że chcę w nią sobie pograć i myślę, że tak sobie też uczynię i pogram. Nie wiem, czy to będzie pełna gra, w sensie pełny gameplay, game through, let's play, czy co. Zobaczę. Okej, okay. Zobaczę, jak mi się będzie grało na padzie. There you are. I've been looking all over for you. Jimmy will restart soon. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krot, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Wybór górnego pasa, wybór dolnego pasa, użycie wybranego przedmiotu z pasa, dodawaj przedmioty i gesty do pasa, aby ich używać. Okej, okay. Przytrzymaj, aby aktywować dodatkową torbę, użycie przedmiotu. Okej. Okay. Zobaczymy, jak mi się będzie grało. Jeżeli gra się okaże, że jest chuj ciężka, czy jakoś tak, no to... But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. To zobaczymy, czy dokończę całą, czy nie. Mam też nowy mikrofon, także powinno być mnie słychać o wiele, wiele lepiej niż kiedyś. Wybierz styl walki. Pójdziemy w siłę. Dobra, zobaczmy, gdzie ja mam iść. Tutaj. Gra nie powinna być za głośno, mam nadzieję. Okej, dobra. Ja nie powiem, że jestem jakiś super dobry w tego typu gry, bo nie jestem, ale ta gra ma coś w sobie, co po prostu przekonała mnie do siebie, żeby ją spróbować. Korzystanie z ogniw pulsu, aby odzyskać PZ. Nie, to naciskałem. Kurde, bo ja naciskam... Dobra, dlaczego robię takie kurde uniki, a nie inne? Już wam mówię. Bo ja zamiast naciskać prawy trigger, to ja naciskam B i non-stop się roluje. Okej. Wydaje mi się, że tam na dole coś może być tutaj. Okej. Okay. A, zły przycisk. Nie to, co ja robię?
Muszę się ogarnąć z kontrolerem. Ja tak dużo nie gram na kontrolu, ja wolę myszkę i klawiaturę, co prawda, no ale dobra. Już mówię, do tej gry spróbuję coś pograć na kontrolerze chociaż raz w jakąś grę. A wydaje mi się, że Souls-like gry są lepsze na kontrolerze niż na myszce i klawiaturze, tak mi się wydaje. Nadajemy sobie życie. Okej. Czy to jest boss? Wygląda jak boss, bo jest duży. Mam ostatnią tą fiolkę. Atakuj przeciwniku, aby ładować ogniwo pulsu. Po kracie rozsiane są drzwi i drabiny. Tam jest ten duży bastard. No dobra, no to co, trzeba by... O kurde, zużyłem sobie atak. Jest jakiś duży chłop, co nie? Może rozkminmy sobie najpierw, jak on atakuje, żeby... No okej, on atakuje dosyć często, non stop, o kurde. Dobra, rozpierdzieli mnie ten chłop, o Jezu. No nie zrobiłem uniku, a mimo że naciskałem B, dobra. Pierwszy zgon. I od początku. Wow. Dobra. To będzie ciężkie. Kurde, no... Dobra, ja odkryłem coś. Znaczy odkryłem, zobaczyłem coś. Że na... Jak podejdę do przeciwnika, który jest plecami do mnie i nacisnę... Oj kurde. I nacisnę RB. To jest śmiercionośny atak. Co nie? No przecież zrobiłem unik, kurde. Baśniowy kunszt. Użycie bez baśniowego kunsztu głowni. O kur... Baśnogarz. Chyba tyle będzie z gameplayu zaraz. Nie mogę pokonać tego jednego chłopa, kurde. No zrobiłem unik! Blokuję! Ja pierdzielę! Widzimy się za chwilę, jak tylko dojdę z powrotem do tego samego punktu gry. No przecież mnie zaraz... Kurna, no... Bo zaraz mnie bardzo się... O Boże... Kurna, no nie zrobiłem uniku, bo zapomniałem o tobie. Nie... Jesteśmy znowu przy tym bosie, witam. Witam. Powiem tak.
Użyję to coś. Cokolwiek to jest. No, tutaj się wywaliłem. A, to jest tylko lampa. Kur. Dobra, czy tu jest jakiś... Zrobiłem unik, no zrobiłem unik. Śmiercionośny atak, zwróć się do ukrzyżowanego wroga. Dobra. Jezus. Zobaczmy. Cutscenka jakaś. Safe? Jest safe, dobra. Podniosłem to? Podniosłem, dobra. No zwykły bobol mnie zabije zaraz. Się zaraz wywalę. Oj, nie to myślałem. Dobra. Zabiłem go ręką. Co mu ty? Napraw Stargazer. Stargazer activated. I co to jest? Korzystaj z Stargazeru, aby odzyskać pełnię punktów zdrowia i energii, a także nadawać ogniwa pulsu. O. I w razie śmierci tu się odrodzę. Super. Awans, użyj magazynu. Zobaczmy, awans. Mogę witalność rzucić. Dwa. W motorykę wrzucę. Wrzucę w technikę jeden. Dobra. Awans. Okej. Okay. Co to jest? Przywraca wytrzymałość broni. Okej. No to jest chore, nie? Co tu... No dobra, żeby... O nie! Dobra. Jakoś idzie. Co tam idzie takiego dużego? Ja pierdzielę, no. Atak furii. Niektórzy przeciwnicy mogą przybrać czerwony odcień. A następnie wyprowadzić silny cios zwany atakiem furii, chociaż nie da się go uniknąć ani zablokować zwykłą gardą, możesz go skontrolować gardą doskonałą. Gardą doskonałą! A, no tak, kurwa, gardą doskonałą! Której nie zrobiłem. No serio? No przecież... Dobra.
Moja broń powoli się... powoli się psuje. A, muszę trzymać. Dobra. Ogarnęliśmy broń. Czyli broń jest sporo tam... Ja nie mam życia w ogóle, nie? Coś tu jest, nic nie ma. A nie, jest coś. Co my tu mamy ciekawego? Fragment z łabego ergo. Okej. Trochę jest lipa z odnawianiem tego życia, fiolek z życiem. Ja rozumiem, że ta gra nie ma być łatwa, nic takiego, okej, spoko. No ale jednak trochę szybciej, jakby się to ładowało. No ja też muszę się nauczyć tej gry, kur, debele, przecież. Jo. A, trzech, nie no, spoko. Luzik, pewnie, jak najbardziej, nie? Dobra. Okej. Katalizator. Okidoki. Pobiegniemy sobie na górę. A tędy musimy iść i tak. No i tak zaraz się wywalę pewnie. Okej. Okay. Stargazer activated. Użyj magazynu. Co ja tu mam w tym magazynie jeszcze? Obciążenie. Dobra. Stopniowo redukuje obrażenia fizyczne. Ale przedmiot nam w zarządzie nie można magazynu. Aha, dobra, bo to mam ze sobą. Nie wiem, do czego to może jeszcze służyć. A vigor. Nic innego nie mogę sobie wrzucić. Dobra. Jest safe. Lecimy dalej. Jestem pełny życia. To jest dosyć niespotykane. Poza początkiem gry. Już... Ja pierdziele. Dobra, mamy pierwszego głównego bossa, tak mi się wydaje, przynajmniej tak wygląda jak boss. No to jest boss. Tambur Major. O ja. Okej. Okay. Czyli to będzie tego typu walka. Już rozumiem. Czy może zrobić jakiś unik, który uniknę? Chciałbym, żeby zrobił tego body dropa, bo wtedy jak on robi tego body dropa, to ja mogę... Kurw...
Ja pierdzielę, nie, no przecież mnie zaraz... No dobra, no tego body dropa to miałeś zrobić na ziemię, nie na mnie. Kurwa! Ja już wiem, co nie, no przecież kurwa, to się nie da tak grać. Po śmieci na obszarze bossa, jeśli zginiesz w starciu z bossem, ergo śmieci pojawia się przed wejściem na obszar bossa. Aha, dobra, fajnie, dzięki, zajebiście, cieszę się i to mega, nie? Ten odcinek będzie miał 4 godziny. Byłem obok ciebie, nie oszukuj! No rób unik, bo na duszę ci be, żebyś unik zrobił, no to rób ten unik. Nie! Unik! 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 Jak ja mam tego uniknąć? To będzie, coś czuję, jakaś kompilacja kurwa śmierci w tej grze. Bo przecież się nie da, normalnie się nie da. No dostaję w ryj, mimo że unik zrobiłem. Spierd... A kurde, spierdziel. Byłem obok ciebie, kurde. Byłem obok! Przecież tego się nie da uniknąć! No tego nie, kurwa. Więcej tych czerwonych ataków rób! Więcej tych czerwonych ataków, żebym nie mógł nic zrobić całkowicie w tej grze. Poszło mi lepiej niż w poprzednim podejściu, no ale dobra, tak czy siak. Widzimy się za 3 lata, jak kurwa mi się uda tą grę, tego bossa przejść. Zrobiłem unik. Pędzlu! No i czy żeby... Unik zrobiłem, blokowałem, coś jeszcze?
Ja pierdzielę, no nadaje się mu teraz jak dziecko, a to już przez to, że w k***w mnie chwyta po prostu w tej grze teraz. To jest pierwszy boss dopiero w tej grze. To jest pierwszy boss! Jedyny moment, który mogę chyba atakować, to mi się wydaje, jak zrobię tego body dropa, k***a, bo inaczej to się nie da. Nie, 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 kurde, żebym spierdzielił. Pierdzielony! Nie, to zrobiłem, kur... Nie, kur... Nie, kur... No przecież się nie da. Nie to zrobiłem! Nie to zrobiłem! Nie to zrobiłem! Miałem go zaatakować. Kur... Ja oszaleję. Dobra, bo za blisko podszedłem do niego. Co ty robisz? Zajebcie, k***a. P***a. Żeby ci... Nie mam ani życia, k***a, ani nic. Więcej tych ciosów wyprowadź naraz! Koniec, nie, słuchajcie, ja nie dam rady w tą grę grać. Chciałem zrobić jakiś fajny... Żaden gameplay z tej gry nie będzie, ja ją po prostu usuwam. Po tym odcinku to jest pierwszy i ostatni. Nowa przygoda, koniec przygody. Dziękuję, dobranoc, do widzenia. Walcz tą grę na łeb. Ja nie dam rady w takie gry grać, bo się nie da, k***a, z bossami walczyć w tej grze, widzę. Elo.